Cześć, witajcie, z tej strony Pirackie Klocki. Dzisiaj prezentuję Wam paczkę, która miała się pokazać na moich trzecich urodzinach kanału, ale niestety nie dotarła. No więc dzisiaj ją pokazuję. No i jeszcze propo, zanim zaczniemy, naprawdę się cieszę, że udało mi się w końcu wbić 250 subskrypcji. Dziękuję Wam za to bardzo. To bardzo, każda subskrypcja dla mnie się liczy. No i ja już zabieram się za tutaj tworzenie odcinka, pokazywanie całej mojej kolekcji, ale dajcie mi jeszcze chwilkę no bo to nie jest takie szybkie, że od razu to w jeden dzień nakręcę, muszę jeszcze wcześniej wszystko wyeksponować, wszystkie zestawy, całą kolekcję, więc no dajcie mi jeszcze te kilka minut a ja już nie przedłużając pokazuję co kupiłem, no zacznijmy od takich rzeczy, może na początku trochę mniejszych takie elementy tutaj, żeby coś wbić, takie metodą snot, żeby budować troszeczkę, no i tutaj nie wiem ile ich jest sztuk, ale za jakieś 2 zł, 2, 3 tam się opłacało je kupić, więc się bardzo z tego cieszę. Dalej mam takie same elementy, tylko że w kolorze piaskowym. O, znaczy chyba jedyna różnica jest taka, że inaczej się jakby zawiesza. Tak widzę, że jest na odwrót ten element, ale te elementy w każdym razie są do siebie bardzo podobne no i często się przydają w konstrukcjach i nie powiem dokładnie w jakiej, ale no po prostu się przydają podczas budowy. Dalej, co by wam tutaj pokazać ciekawego? Takie oto sztaby białego. Ja zawsze uwielbiam płytki. Jak ktoś mnie lepiej zna, to będzie wiedział, że ja uwielbiam. I tutaj jedna jest bardzo ciekawa, lepsza od innych. O, właśnie w takim nadruku. To jest chyba z tej serii z tych wyścigów takich szybkich, tam na jakichś tych pontonach, skuterach i innych. Tak się przyglądam. Ta naklejka jest w dosyć dobrym stanie. A ona chyba ma nóż no chyba ze 13 lat na karku, więc no szacunek, szacunek. Mm. Dalej takie oto skałki. Takie nic szczególnego, takie cztery sztuki. No ale wiadomo, zawsze się do dachów lub do jakichś skałek przydają. Dalej. Taka płytka oto bazowa. O, zawsze Znaczy, może taka słow, płytka bazowa to za dużo powiedziałem, ale po prostu, żeby coś postawić na niej. Bo bazowa to raczej sobie wyobrażam takiego bez dużego. No i tutaj mam jeszcze. Tutaj fragment mixela, nat Już nie, nie wiem jakiego. Dokładnie, bo już mixeli nie zbieram już od wielu lat. Kiedyś bardzo byłem ich gorącym fanem, a później niestety to u mnie troszeczkę umarło. No i seria w sumie w podobnym tempie też odeszła, więc nie wiem, lego jakby się do mnie dostosowało. No, tutaj brakuje chyba tylko jakiegoś, jakiegoś oczku, czy oczków. Matko, nie wiem, czy on miał jedno oko, czy dwa, czy trzy, bo u Mikseli nigdy nic nie wiadomo. No ale tak, w każdym razie taki fragment Miksela za jakieś 5 zł się według mnie opłacał, bo tutaj jest sporo ciekawych elementów. A one nie są najtańsze. No i takie trzymacze też są niezłe. Um, dalej. Dwie pary siodełek. O, bardzo się. Bardzo je chciałem. No i za ob, obie sztuki dałem jakieś 10 zł. No i tutaj na według mnie uwagę zasługuje to, że to brązowe nie ma wyłamanych tutaj tych nie wiem. Jakby to nazwać? Kulbak? Nie, nie wiem, jak to nazwać. Ty trzymaczy tutaj można coś podczepić. To czerwone, niestety ma. No ale w tym brązowym się bardzo cieszę, bo to często się zdarza. A tu jednak takiego czegoś nie ma, więc się bardzo cieszę. No i na razie moje koniki będą miały siedełka, bo tak to miałem tylko jedno. Więc jak najbardziej props. Teraz już wyjmę, bo tutaj już będą figurki z folijek. No i zacznijmy od takiej. Oto. Hmm, jest, znaczy, no wiecie, to jest normalny policjant z Lego City, tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, ale ja go głównie licytowałem ze względu na tą maskę. Ja za niego dałem jakieś 12 zł, uważam bardzo fajnie, no ze względu na tą maskę, ale no jakiś policjant, no zawsze też nie jest jakiś najgorszy. Ja ich, jak, ja ich nie zbieram zwykle w Lego City, tak jak jakiś się trafi, to po prostu nie narzekam. No i ten hełm naprawdę jest świetny, taki miedziany, pozłacany. No naprawdę, nie tylko do świata Atlantis, według mnie pasuje. Dalej, dalej, już wam pokazuję wyciągam. Dalej. Kolejny tutaj jest niby też pan policjant, ale nie do końca. Od razu mówię, dałem za niego 20 zł około, chyba na lekko ponad. No, ze względu głównie na ten tors. Ja bardzo lubię takie rycerskie torsy. No, i chciałem po prostu mieć taki w swojej kolekcji, taki wiśniowy, tutaj ładny. Niestety z tyłu nie ma na druku, no ale go bardzo chciałem. Poza tym ja mam te dużo teraz zestawów, znaczy zestawów, fragmentów, zestawów. Yy. Po, po tych orkach tych kasle z 2009 no i taki torcik na pewno tam był no i według mnie pasuje tutaj no i wiecie ja jako planuję tego żołnierza znaczy tego żołnierza jakoś tutaj przerobić no i zobaczcie tak naprawdę zamieniając tutaj nakrycia głów o tak na szybko no na szybko bardzo ja jestem w stanie mieć takiego zwykłego na przykład policjanta o jak w LEGO City, po prostu może jeszcze kamerka by się wyostrzyła z czasami po prostu są. O, no trochę jest, jest odstrzejszy. No i po prostu ten policjant jest bardzo fajny. Znaczy e, bardzo fajny. No ta czapka jest bardzo fajna. Będzie mi pasował do mojego tego modulara policyjnego. Tam jest sporo policjantów. To po prostu według mnie tam będzie pasował. E, dalej. E, ostatnia figurka tutaj z tych zakupów na Allegro. Taki gościu, nad którym się bardzo długo zastanawiałem, czy by go listy czy nie dałem za niego jakieś 12 zł. No i tutaj ma te nóżki z tych, właśnie poduszkowców, co tam ten Tile był poprzednio. Taki, nie wiem, od... te nóżki po prostu jakoś tak dziwnie wyglądają. jakoś Może jakieś bym dla nich znalazł fajne zastosowanie, ale na tą chwilę nie mogę. Dalej, tutaj kurtka od syna Indiana Jonesa, bardzo mi się podoba. No naprawdę jest taka uniwersalna, uważam do różnych postaci. Ja postanowiłem, znaczy postanowiłem, zastanawiam się, żeby nie zbudować tego yy, z The Walking Dead Negana. No, ale on w sumie miał częściej zapiętą tą kurtkę, to nie wiem, ale może, może czasami miał odpiętą, no to może go kiedyś tak wykorzystam. Dalej, buźka naprawdę fajna, bo taka wystraszona, a takich trochę brakuje w Lego. I tutaj taka spięta, wkurzona też ich brakuje, dlatego się cieszę, że taka jest. No i tutaj czapeczka, no z czapeczki się nie cieszę jakoś na wyraz, bo po prostu to jest coś, co się często trafia. No i dalej jeszcze pokazuję coś. Kupiłem książeczkę, ale tylko pokażę Wam figureczkę. Tutaj naszego łowcę nagród z Mandalorianina. Bardzo chciałem tą postać. Jeszcze miał tutaj sztabkę bezkarową. No i go w książeczce zakupiłem. No i teraz jeszcze zakupy z LEGOSTORA. Eee, taki oto kubek. Po prostu tak randomowo byłem w LEGOSTORze. No i jak się przyjrzałem, jakie tam są wspaniałości, no to nie mogłem po prostu wyjść bez tego kubeczka. No i mamy tutaj tak, takie plate-2. Eee, takie liście lawendowe o. Yy, tak, pokazuję Wam tylko kilka z góry z, z takich ciekawszych elementów. Tutaj takie nie widać tego, ale są brokatowe, bardzo fajne te elementy. Yy, takie yy, czerwone i te, te pleśniowe, co ja buduję w kamienicy kiepskich. No i tak, już chyba nie będę wyciągał jakichś ciekawszych elementów. Parę jeszcze jest ciekawszych, ale już nie będę Wam ich wyciągał i pokazywał. No i taki blasterek z Lego Stora. Już tak na szybko roboczo Wam pokażę. Ojej. Co tam sobie zbudowałem, pamiętam kiedyś były czasy, że o, kiedyś to było Jak robiłem do tych postaci specjalne, oddzielne odcinki No i mamy tutaj takiego marynarza z drineczkiem, tutaj mm, e, Lubi sobie popijać, no i tutaj już po drineczku widać już szczęśliwy, uśmiechnięty e, No i ja chciałem ten kliczek, więc się bardzo cieszę Dalej, panda, ja co prawda mam jedną w pandę z LEGO przygody, ale w, w, Wiem, a nie pogardzę, tutaj taką minkę dałem i takiego ptaszora Ładny, taki niebieski, lubię takie ptaszki no, i tutaj taką wokalistkę z gitarką. O, taką maczachę, tutaj. Tam maczachy nie jestem aż fanem, ale do takiej gitarowej pani pasuje. Ta fryzura też jest genialna. No, i głównie chciałem ją dlatego na druku z tyłu. Ten torcik wziąłem, ponieważ to tak pasuje bardzo do klimatu Cyberpunk'a. A wiecie, że klimaty Cyberpunk'a uwielbiam. No, i tym sposobem przeszliśmy przez wszystkie moje zakupy. Dzięki, że oglądaliście. I do zobaczenia. Do następnego odcinka. Cześć.